Nauczanie domowe. 28 lutego. Ewangelia według świętego Marka. Rozdział 9, werset od 2 do 10. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Jezus przygotowuje duchowe doświadczenie dla swoich uczniów. I Wielki Post jest czasem, w którym możemy pozwolić się poprowadzić właśnie w to doświadczenie, w to miejsce duchowe, dokąd Jezus zamierza nas, swoich uczniów, zaprowadzić. I przyglądając się temu doświadczeniu i tej Ewangelii, możemy powiedzieć o kilku elementach. Pierwszy to prawda o tym, że doświadczenie duchowe jest dedykowane. To znaczy dla każdego jest przygotowane. Jezus zaprasza 3 uczniów. Pozostałych 9 musiało pozostać w tym miejscu, w którym ich Jezus pozostawił. Zatem nie wszyscy uczniowie mają to samo doświadczenie, nie wszyscy to samo przeżywają. Każdy na swój sposób. Każdy posłuszeństwo musi wykazać nieco w innej dziedzinie. Ci mają iść, a ci pozostać. Jedna i druga grupa ma być posłuszna. To doświadczenie, które otrzymuje 3 na górze przemienienia, jest dostępne dla pozostałych, ale tylko w świadectwie tej właśnie 3. I zauważmy, że może tak być też z nami, w rodzinie, we wspólnocie, w parafii. Nie wszyscy mają dokładnie takie samo doświadczenie, ale jeżeli rozumiemy siebie jako wspólnotę, jesteśmy dostępni jako świadkowie tego doświadczenia, które nosimy i dzięki temu możemy przynieść to bogactwo, dając świadectwo, dając też innym przedsmak, możliwość wysłuchania, dowiedzenia się i nawet przeżycia tego, co jest moim doświadczeniem, oczywiście z łaski Boga. Druga jest droga. Idziemy w górę. Uczniowie się wspinają, ale nie koncentrują się na samej drodze. I tak samo jest z Wielkim Postem, to jest droga. My nie mamy koncentrować się na samym Wielkim Poście, na samej drodze. To jest czas oczyszczania, to jest czas przemiany. Jak słyszymy, w tej drodze Jezus, wracając, ma okazję jeszcze dopowiedzieć coś, dać różne instrukcje. To jest czas przebywania z Mistrzem i koordynowania pewnego swojego również duchowego wzrostu. To jest droga. Ważny element, ale nie on jest najistotniejszy, bowiem zmierzamy w jakimś kierunku, bowiem idziemy dokądś z Mistrzem po to, żeby razem z Nim przebywając osiągnąć ten cel. Trzeci element to jest doświadczenie, samo doświadczenie duchowe. I ono jest tak bogate, że pozwala nam zobaczyć po pierwsze nowe odniesienie do historii. To jest też nowe spojrzenie na historię zbawienia, na osoby, które w tej historii mają swoją rolę, swoje miejsce. To jest równocześnie pełniejsze odkrycie osoby Jezusa. Zauważmy, dla niektórych może to być zdziwienie, że Jezus objawia się uczniom na nowo. Ale to jest pełniejsze objawienie, głębsze objawienie. Każde doświadczenie duchowe niesie ze sobą właśnie tę wartość, że Jezus bardziej może się mi pokazać. Ja mogę odkryć coraz bardziej, kim naprawdę Jezus jest, jak naprawdę jest ważny względem mojego życia, mojej codzienności, moich dziedzin, które coraz bardziej Jemu podporządkowuję, albo przestrzeni,
które we mnie Jezus otwiera. I trzecim takim elementem tego doświadczenia to jest perspektywa misji. Jezus prowadzi i w tym prowadzeniu to pojedyncze doświadczenie jest jakimś etapem. Chcemy to doświadczenie umieścić właśnie na tej drodze, na tym wzrastaniu, na tym dojrzewaniu. I ono nie jest ostateczne. Ono nie jest jedyne. Może być jakieś wyjątkowe, może być jakieś poruszające, bo było takie dla uczniów, ale ono jest jakimś etapem na drodze, na perspektywie, w perspektywie misji, którą apostołowie mają wykonać, do czego zostali posłani. I każde takie doświadczenie umacnia nas na tej drodze. Pokazuje, rozświetla tą misję, daje też głębszą motywację bardzo często. Czwarty element tego duchowego doświadczenia to jest niezrozumienie. Piotr, widzimy, jest przestraszony. Ewangelista komentuje, on nie wiedział, jak się zachować, nie wiedział, co mówić. I tak jest za każdym razem. Doświadczenie duchowe przekracza dotychczasowe moje spojrzenie, myślenie, przeżywanie, przekracza mój umysł, przekracza moje zdolności tylko ludzkie. Pomimo też duchowych doświadczeń, my potrzebujemy jakiegoś czasu, żeby wszystko przemyśleć, poukładać sobie na nowo, w pełni zrozumieć. Dlatego, że to doświadczenie jest wejściem w jakąś rzeczywistość Bożą. Właśnie przekraczającą świadomość, doświadczenie, to, kim ja jestem. Ale dzięki temu, temu elementowi niezrozumienia, widzimy, że to nas rozwija. Że to nas zmusza do tego, żebyśmy byli gotowi na coś nowego, na coś, co jest wejściem w przekraczającą nas duchową rzeczywistość. I ostatni element to jest kontekst. Jezus mówi, nie mówcie o tym, póki Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. To jest to właśnie odniesienie. I tak samo Wielki Post jest czasem, w którym zmierzamy do Wielkanocy. To jest czas, w którym weryfikujemy pewne treści w sobie, właśnie idąc do zmartwychwstania. Jeśli masz jakieś duchowe doświadczenie, musisz je odnieść do Jezusa zmartwychwstałego. Czy to jest jakaś bardzo wielka euforia, czy to jest jakieś trudne oczyszczenie, czy jest to sukces, czy jest to porażka, za każdym razem musi to być odniesione do Jezusa, który powstaje z martwych. Bardziej to czyni wtedy to doświadczenie duchowe, moje osobiste, bardziej obiektywnym, bardziej poukładanym. I znowu wracamy. Wielki Post jest właśnie taką drogą ku zmartwychwstaniu. Nasze wyrzeczenia, nasze różnego rodzaju postanowienia zmierzają do Paschy Chrystusa. I wszystko w sobie, każde swoje doświadczenie, tak powinieneś układać w tym kontekście do zmartwychwstania Twojego Pana. Niech Ci w tym błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.